odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Farel. Witam, witam, kompi. I dzisiaj będziemy oglądali najbardziej satysfakcjonujące TikToki. Co ostatnio widziałaś najbardziej satysfakcjonującego? W sumie to nie wiem, co widziałam, ale tak na co dzień to najbardziej satysfakcjonujące jest dla mnie na przykład odkurzanie. Ja! Spojrzenie na mnie jest najbardziej satysfakcjonujące. Narcyz. Nie no, żartowałem, moi drodzy, troluję teraz gierkę. Ale słuchajcie, najbardziej satysfakcjonujący jest kolor mojego nowego niebieskiego pająka. Film wleciał już wczoraj, więc koniecznie obejrzyjcie, jak ktoś jeszcze nie widział. Tak więc dla mnie satysfakcjonujące jest na przykład odkurzanie. Matka Polka. A dla ciebie? Jak JJ-ka odkurza. Więc zostawcie za to łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ już niewiele zostało do miliona. Musimy to razem zrobić, więc subujcie kanał. I pamiętajcie, że JJ-ka ma challenge. Rzuca codziennie shorty do miliona subów. I wam o nim nie mówiła jeszcze. Więc zaglądajcie. Ale zanim przejdziemy do oglądania TikToków, to musicie wiedzieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Speakly. Aplikacja, która pozwala nam nauczyć się języka obcego aż 5 razy szybciej niż normalnie, a po 3-4 miesiącach regularnej nauki możemy zacząć biegle mówić w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim czy niemieckim. Aplikacja Speakly jest naprawdę wyjątkową aplikacją, ponieważ uczy nas zdań i wyrażeń, które faktycznie przydają nam się w codziennym życiu. Tylko 10 godzin nauki z aplikacją da nam aż 42% biegłości w danym języku, a po 100 godzinach nauki możemy już być pewni, że poradzimy sobie praktycznie w każdej sytuacji. Myślę, że pobranie i korzystanie z tej aplikacji będzie naprawdę dobrym krokiem, jeżeli chcielibyście poczuć się bardziej pewni siebie, ponieważ nic nie daje większej pewności siebie niż porozumiewanie się w języku obcym. Wszystko leży w waszych rękach, więc koniecznie kliknijcie w link, który znajduje się w opisie i wykorzystajcie swój 7-dniowy okres próbny, a jeżeli po tygodniu chcielibyście kontynuować naukę, to otrzymujecie aż 60% zniżki na roczny abonament. Speakly jest dostępne na Android, na iOS, ale także w przeglądarkach internetowych, także nie zwlekajcie, pomyślcie, ile taka nowa umiejętność może dać wam możliwości. No i oczywiście koniecznie napiszcie w komentarzu jakieś zdanie w języku, którego chcielibyście się nauczyć. A my teraz przejdźmy do TikToków. Dobra, ale weź sprecyzuj z tym odkurzaniem, o co ci chodziło? O co ci chodzi? No odkurzanie jest satysfakcjonujące, bo sobie odkurzasz dywanik i wszystko zaczyna się robić czyste. A nie chodzi ci o filmiki, czy w życiu realnym? W życiu realnym. Aha. U mnie trochę tu brudno jest. Chcesz troszeczkę zażyć satysfakcji? Nie. Zostawiam to dla ciebie. Moi drodzy, pierwszy TikTok. I jest to w ogóle owoc, który nazywa się jackfruit. A wiesz, jak jest po polsku jackfruit? Chlebowiec różnolistny. Co? No. A nie owoc Jacka? Jacka? No nie. Ej. Ale chciałabym zobaczyć kiedyś ten owoc na żywo. Nigdy nie widziałam. To jest, gdzie ten owoc występuje? W Tajlandii chyba, z tego co pamiętam. Jedziemy do Tajlandii. Widzowie, pakuję walizę. Ej, naprawdę, ja chcę kiedyś to dotknąć. Chociaż raz w życiu. Ciekawe, czy to jest miękkie, czy twarde, czy to jest słodkie, czy jak to smakuje. No ciekawe, ciekawe. O, uwielbiam te TikToki! To jest wyciskarka. Oni rozcinają od razu takie prosto z drzewa owoce. Ej, jaka zarąbista wyciskarka. Ale zobacz, ile soku z tego, z tej mandarynki, czy co to jest. Wiesz co, to chyba nawet jest pomarańcza. Jakaś czerwona, wiesz? Która ma taką skórkę? No, to jakieś młode drzewka. A u nas pomarańcze to więcej skórki niż owoców w środku. Zgadzam się. I tak samo cytryny. Cytryny to już są mutanty u nas, no, w sklepach. No, taka skórka. Tyle cytryny. Ja mam... Jak awokado. Wow! Beton? Tak! Stara, oni leją fundamenty jakieś! To jest drukarka 3D! Betoniarka 3D! To jest betoniarka 3D! Co jest? Pierwszy raz się takiego widzę. Szczerze? Mi się wydaje, że to jest pod jakieś przemysłówkę, nie? Tutaj nie będzie nikt w tym mieszkał i chyba tutaj jest wylewany jakiś, może magazyn, albo jakiś zbiornik na coś? Co no nie? Być może, no na pewno na razie stawiają, na razie jak jest, nie jest to jeszcze tak mocno zaawansowane, to nie stawiają jeszcze domów, tak? Ale zobacz, to jest takiej grubości tak naprawdę gdzieś, nie? Więc to nie jest gruba ścianka. Cieniutka, no. Ale być może później robią kolejną, no wiesz co. Jestem mega ciekawy, na jak długo trzeba odczekać, żeby druga warstwa została polana. Rozumiesz? Bo to nie możesz cały czas lać, bo to nie zdąży stężeć, nie? No tak, i może się za... Ale zobacz, patrz, tu masz ciemniejszy kolor masz, gdzie już zastygło, a gdzie nie. Czyli to jest jakaś mieszanka cementu szybko wiążącego. Tak, właśnie jest. Lecimy dalej. Co to pisze? Tak, to jest jakaś maszyna zaprogramowana, że pisze markerem. Mhm. Ale szczerze, pisze
przepięknie. Jak zepsuło, widziałaś to? Straszne to było, zabolało mnie to. Nie no, jeszcze raz. To mnie autentycznie zabolało. Uwaga, 3, 2, 1, coś dla pedantów. Jeszcze krzywo, jak tak. Na samym środku, tylko jeszcze... O to chodziło. O nie. Żyjący serwer? Sejfy? Albo jakieś skrytki na coś, no. Tak otwierają wszystkie. Mhm. No, fajne. To jakieś było sprawdzenie pewnie systemu, nie? O, zobacz! Wow! Wow! Co jest? No i to jest przecinak! No i to jest maszyna, którą każdy prawilny Polak powinien mieć w swoim garażu. Ja opowiem wam pewną historię, kiedy z ojcem drzewo rąbałem. I był ostatni pieniek, żeśmy przerąbali kilka metrów drzewa, był ostatni pieniek, no i był mega, mega duży sęk na nim. No i ojciec mówi, dobra, ja mam przecinak, czyli taką siekierę, którą się wbija, a później młotem uderzasz. No i ojciec wbił, wziął tego 5-kilogramowego młota, uderzył, a ten przecinak, który był wbity, kijem cofnął się. Staremu przy ostatnim bloczku w łeb walnął. Taki guz, tak głowa rozcięta. No i do szpitala pojechaliśmy. Na ostatnim bloczku, rozumiesz? Po całym dniu rąbania. Trzeba mieć pecha już po prostu. A propos drzewa, mój kumpel Andrzej w technikum mi zrobił taką figurkę z drewna. To jest postać z gry Locoroco, to jest boss. Ogórek, z którym walczyły te takie kulki, które się rozpadały na części, a później się złączały w jedną wielką kulkę. I wyobraźcie sobie, że jak on szlifował ten klocek, żeby przykleić tego ogórka do niej, to mu klocek wybił ze szlifierki i dostał w czoło. Z takimi limami przyszedł do szkoły i śmiał się, jak się nauczyciele pytali, co mu się stało, powiedział, że go w domu biją. I zawsze to gadał, a nikt mu nie wierzył. I później pokazywał tą figurkę każdemu, że właśnie to robił i sobie nabił dwa lima. Także dzięki. Ale miał mega zdolności manualne. No ten ogórek już ma kupę lat. No jest, zawsze mi towarzyszył. Maluje coś. Wow. Wow. Okej. Wow, ale to jest fajne. Zobacz, jak on to szybko robi, jak równo. No. Mhm. Ale zawsze dzieli na pół, nie? Okej. Co on z tym zrobi jeszcze? Nic! Nic, no ale to ale jest spoko. Fajnie się to oglądało. 13 milionów serduszek. No. Musicie pobić ten rekord pod tym filmem. Łapek. Wierzę w was. Jesteście najlepsi. O! Rogalika Easy. Co jest? Słuchaj, oni to specjalnie robią. Kupują drogie high-endowe buty po to, żeby je uwalić, a później właśnie taki filmik nagrać. Ale albo też testują różne preparaty na tym, czy faktycznie odpiorą takiego buta, czy nie odpiorą. Dobra, zobaczmy to. Szczerze, ja, to jest w jakiejś glinie zatopione, ja bym powiedział, że to już... To chyba są zebry, ty! Że takie jak ty masz. Wyrzucenie. Tak, to są zebry takie jak ty masz, tylko że nie było widać. Nie było widać na początku. Dokładnie. Niby się już odechciało, tak szczerze mówiąc. No i właśnie, to są takie preparaty, którymi oni czyszczą buty i testują, że niby to by tak mogła sobie... być dobra reklama. To są białe buty, tylko czarne paski, jak zebra. One były białe, słyszysz to? Białe. Były. Jestem ciekaw, czy ten booster na dole też się wyczyści, nie? Ta pianka. A w ogóle dajcie znać, czy kupujecie białe buty często, bo na przykład... Już? Tak? Ja uwielbiam białe buty i zawsze o nie dbam, a Krystian jest nauczony, że nigdy nie kupuje białych butów, bo zawsze boi się, że będą uwalone właśnie. No. No tak wyczyścił, było. Dał radę. Raz miałem białe Easy. Justyna wsadziła do pralki i wyobraźcie sobie... Bez woreczka. To nie była moja wina. I wyobraźcie sobie, że sznurówki się wkręciły w uszczelkę koło bębna i tak tarły, że się cały bok buta starł aż do boostera. No, to były jedyne białe. To jest dowód na to, że można trzeć marchewkę w pralce. Można. Co to, lody? Co to? Chcę to zjeść! Tu jest jakiś, wiecie co? Sorbet. O kurde. Sugar, to jest peeling cukrowy. Tak? Tego się nie je? Nie. Ale fajnie to wygląda, jest taki kolorek. No. Generalnie zielony do żółtego pasuje, tak samo niebieski do żółtego pasuje. Prawda. O, mistrz kielni, widzowie! Patrzcie, jak się robi prawdziwą robotę. Aha. Albo nie patrzcie, bo nie pokazał.
Ale co? Ale zobacz, nic mu nie spadło, no chodzi tak, o to, nie? No tak. Myślałem, że jeszcze... Miał telefon w zębach? No gdzieś to musiał być zamontowane. Chyba GoPro jest nagrywane na klatce. Szczerze? Ja myślałem, że on tak jeszcze zaciągnie na gładko, że nawet nie będzie trzeba siateczką później śmigać. Ja cię nie mogę. Tu nawet wow by powiedziała moja babcia. Wow. One są wszystkie idealne, idealnie same. Tak same. I kaszka. Co jest? O, ja bym to zjadła. Nie no, ten chłop jest chory. Trzymaj mnie. Jakie ciasto! Jak mu wyszło takie ciasto? To jest ciasto z kosmosu. Mi się wydaje, że to są takie te duże miksery przemysłowe, one to tak mieszają, wiesz? No bo taka duża ilość, no to tylko takim mikserem, no nie? Może. Dobra. To jest sernik? Nie, to jest biszkopt. Nie, sernik, tak, sernik. To jest puszysty. Biszkopt puszysty. Nie. To nie jest sernik. Sernik. Widzowie, biszkopt czy sernik? Napiszcie w komentarzu. Is it frozen? No, 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 it's not frozen. I remember to from wygląda jak zamrożone. It's called laminar flow. Okay. If not, I'm a clown. Look how satisfying that is. It comes out so perfect. To jest olej. The fact that it looks frozen, olej się tak leje, rozumiesz? The male audience. Tak? Co to jest? Nie, to wygląda dziwnie, to wygląda jak magia. No, ale tak leje się, na przykład olej chyba, wiesz, bo on jest gęsty i nie rozlewa się. Chyba, nie wiem. Kurde, co? Jezu, ja to muszę kiedyś zjeść. Widzowie, to jest już, to jest zboczeństwo. Nie. No. Okej. Robi więcej. Dywan, dywan robi. Tak. 11 milionów lajków, to musi być mocne. To nie wiem, co to jest za postać, nie znam się. Jest napisane Demon Slayer Rag z jakiegoś anime. Klej, czy co to? No, tak, tak, tak. Klej później, żeby te włosy nie wychodziły, nie? A później wow. Będzie go golił pewnie. Wow. Rrr, maszynką. Widziałem to kiedyś, mega fajne. O, jak było, szczegóły, zobacz. No widzisz, golią. Jazda. Chcę zobaczyć efekt końcowy. Piękna sprawa. Krystian dostał ode mnie taki ręcznie robiony dywan na urodziny. Dokładnie. A tutaj zakończenie robi, żeby się nie pruło. No solidny. Okej. Okay. Kurde, jak z bajki, nie? Fajny, no. A to też trzeba mieć do tego talent, cholera. O, oh, wow. Jeszcze te plaszki. O, oh, wow. Czekaj, co to jest w ogóle za owoc? To jest melon jakiś? Co to jest? Z mango. Chyba. Ja tam się na owocach za mocno nie znam. Uwaga. To spada w slow-mo. To spada w slow-mo. Ale jak idealnie spadło. Co? No ma dziurki, nie? I tak chlapło. Fajne. O kurde, to jest dobra kamera łapie. Wodne normalnie. Jeszcze raz to przeżyjmy, widzowie. Raz, dwa, trzy. Mocne. Mega mocne. A to znowu ten skrap? Mhm. Taki kolor intensywny. Mega. O, JJ, w końcu się doczekałaś. Odkurzanie! Znaczy, to jest pranie. No ale nieważne, pranie z odkurzaniem. O. Ja się pytam, kto go tak upieprzył? Chyba, że specjalnie pod film to jest zrobione. O, wow. No, to jest satysfakcjonujące mega. O, czekaj, jest to z innej z perspektywy. Tak. Powik. Coś pięknego. O Boże święty! Ale nostalgia mnie teraz wzięła. Grałam kiedyś w piłkę ręczną. Chyba taka... I dopiero sobie teraz przypomniałam, że smarowaliśmy ręce klejem. No tak, tak, zawsze. Tak, tak. No. I teraz jak zobaczyłam tą piłkę z klejem, to mi tak wspomnienia wróciły. Tak w sekundę dosłownie. Kojarzyłaś już to po prostu kiedyś, no? Jak on ją wyczyści? Klej wziął też? Pamiętam, że czasami jak się za dużo kleju wzięło, to dosłownie piłka się przyklejała do ręki i chcesz podać, a ona w ręce zostaje. Okej. Okay. On nie będzie czyścił chyba. To jest ASMR po prostu zrobiony. Okej. Okay. Aż boli, mówi. Z TikTokami to na tyle, ale mam jeszcze satysfakcjonujące zdjęcia. Donat, ale tak idealnie zalany lukrową polewą, no. Coś pięknego. Okej, okay. Kredki. Idealnie stemperowane. Nawet żyletki tam nie wsadzisz. Okej. Okay. Akurat tak
leciała chmura, że idealnie się wpasowała, jakby leżała na gałęzi. No. Fajne. Fajnie to wygląda. Odbija się w lusterku. A, w lusterku odbija się niebo. No okej, okay, też ładnie to wygląda. Wow. Że tak idealnie rosa na każdym listeczku. Mi się wydaje, że to może być Photoshop. Może być, albo jakaś bardzo pojedyncza klatka na kamerze slow motion. Idealne przejście od mleka do kawy. To się nazywa ombre. Ombre. Ombre cappuccino. Cappuccino. Jeżeli wytraliście tego momentu, napiszcie w komentarzu ombre cappuccino. Ombre cappuccino. Albo chlebowiec różnolistny, czy jak to tam było. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.